prostu już mam dość tych ludzi, tego wszystkiego, rzucam to w cholerę. Nie. Cześć wszystkim, jestem Ciaru Sago. Jestem stylistą fryzur od ponad 11 lat, bo zacząłem bardzo wcześnie, jako małe dziecko, tak naprawdę już zarabiałem pieniądze jako fryzjer. Amatorski oczywiście, ale jednak. Ale czy stylistą fryzur będę na zawsze? No właśnie. Zapraszam. To jest ważny film, więc kciuki w górę, jeśli mógł was prosić. I czy będę tym stylistą na zawsze? No otóż właśnie nie wiadomo. Na pewno będę jeszcze nim przez długi, długi czas, ale jak wiecie, ja jestem bardzo plastyczną osobą, bardzo indywidualną osobą. Lubię doświadczać różnych rzeczy. Jak wiecie, nie jestem tylko fryzjerem. Rysuję, podróżuję, montuję różne rzeczy, buduję. Jak miałem całe życie po samym tylko się zajmować, to by nie było życia. Nie dla mnie. Ja lubię robić różne rzeczy. Bo największą wartością dla mnie w życiu jest wolność. Pod każdym względem. Tylko mam nadzieję, że wy rozumiecie, o co mi chodzi wolność. To nie jest tak, że ja wolność, że wiecie, singielstwo, coś takiego, nie, bo potrafię być w związku, ale taka, wiecie, swoboda, wolność, a nie takie uzależnienie od czegoś, od kogoś. Uwielbiam czuć się wolny, że mogę zrobić co chcę i kiedy chcę. Jeśli chodzi o mój zawód, to nie rzucę go, przynajmniej nie teraz, nie za rok, nie za pół, nie za dwa, tak myślę przynajmniej, ale wiem, że z roku na rok będę go na pewno ograniczał do takiej pracy, wiecie, z klientami, w sensie będę pracować głównie z moimi stałymi klientkami. Spokojnie. Ci z was, którzy do mnie przychodzą, też już do nich się zaliczają. Ale wiecie, po prostu ja teraz zaczynam robić tyle rzeczy. Mam w planie naprawdę kilka dużych i długich podróży. I ja nie będę w stanie tak codziennie pracować normalnie, więc tą pracę trzeba rozwijać. Bo dla mnie fryzjerstwo to już nie tylko włosy, ale to świadomość pracy z człowiekiem, tej relacji. I właśnie przychodzę z takimi filmami do was, czasami trudnymi, bo mam nadzieję, że dzięki tym filmom ludzie zaczną nas bardziej szanować. A młodzi fryzjerzy nie pozwolą sobie wejść na głowę przez klientów, bo ludzie często bywają naprawdę jacyś, no, niestabilni. I nie każdy fryzjer musi umieć z takimi ludźmi pracować. Bo ja umiem, ale nie chcę, bo nie lubię. Ja chcę pracować z fajnymi ludźmi, żeby ta energia była spoko. Życie jest już zbyt trudne, żeby jeszcze użerać się z jakimiś psycholami. Nie chce mi się, naprawdę. Zbyt długo to trwało. Poza tym jestem bardzo wdzięczny temu mojemu zawodowi, ponieważ tak naprawdę dzięki niemu wszystko się zaczęło. Dzięki niemu zacząłem różne rzeczy robić, naprawdę. Bo powstał ten kanał. A ten kanał nie jest tylko fryzjerski. Dzięki fryzjerstwu założyłem kanał. Dzięki kanałowi mam kontakt z wami. Ogląda mnie 20 kilka tysięcy ludzi. To jest naprawdę sporo. Powtarzam, że nawet gdyby mnie 5 osób oglądało, to i tak byłoby dla mnie mega, że te 5 osób poświęca swój własny, prywatny czas na to, żeby oglądać jakiegoś Ciaru Sago z internetu, który coś tam gada. Dlatego naprawdę doceniam i jestem mega wdzięczny, że jesteście ze mną już od ponad roku. Niektórzy mniej, ale ogólnie kanał już ma ponad rok. Nie wiem, kiedy to zleciało i jak to zleciało. Wróćmy do tej mojej plastyczności. I nie chodzi tylko o taką plastykę i artyzm. Chodzi o to, że ja jestem plastyczną osobą. Emocjonalnie, sytuacyjnie, po prostu pod każdym względem. Ja nie wyobrażam sobie przez całe życie robić tego samego. Żeby każdy dzień był tak samo. Serio? Nie wyobrażam sobie przez całe życie robić tego samego. Tak jak przez kilkanaście lat wstawałem rano do pracy, szedłem do pracy, wracałem, coś tam robiłem. Nie. I tak sobie oczywiście szukałem jakieś zajęcia, żeby urozmaicić to życie. Ale to mnie i tak męczyło, bo na to urozmaicenie miałem za mało czasu. A teraz pracuję, kiedy chcę, jak chcę. Mogę się rozwijać podróżniczo, mogę się rozwijać na YouTubie, mogę się rozwijać we fryzjerstwie. Bo też podróże chcę zrobić po to, żeby tam posmakować tego fryzjerstwa innego. Bo w innych państwach to fryzjerstwo wygląda, uwierzcie mi, inaczej. Są inne produkty, inne narzędzia czasami nawet. I ja chcę też to poznać i posmakować tego wszystkiego. Więc teraz jestem w takim momencie mojego życia, że na to wszystko mogę sobie pozwolić. Oczywiście to jest ciężka praca, żeby nie było, że tak łatwo, że ja sobie tu pojadę. Ja muszę zbierać na to kasę, ja muszę pracować ciężko i to i tamto, ale no robię to po swojemu i tak jak ja chcę i to jest piękne. Czekałem na to 11 lat. No.
ale warto było czekać. Dlatego dzięki tej plastyczności, tej wolności, którą teraz mam, właśnie mogę smakować różnych rzeczy. Mogę poznawać samego siebie w różnych okolicznościach i w różnych sytuacjach. I to jest naprawdę cudowne. Moja indywidualność. Moja indywidualność bywa czasami problematyczna. Ale po prostu nauczyłem się z nią żyć. I jeśli ktoś akceptuje moje jakieś dziwne, nie wiem, zachowania, chociaż dla niektórych są normalne, a dla niektórych dziwne, no ale chodzi o to, że albo komuś to pasuje, albo nie. I mi się nie chce budować siebie pod kogoś. Albo dana osoba akceptuje mnie takim, jakim jestem, albo nara. Tyle. To chodzi o różne osoby. O znajomych, o związki, o klientów, o jakieś relacje różne. Ja nie będę się podpasowywał. I kompromisowy raczej też nie jestem. I nie boję się o tym mówić. I dzięki tej plastyczności i mojej indywidualności, tej wolności, która jest moją największą wartością, ja mogę teraz doświadczać coraz więcej różnych rzeczy, różnych sytuacji, jedzenia, podróży, miejsc. I to jest po prostu cudowne. No i łącząc to wszystko ze sobą, wychodzi na to, że jestem osobą bardzo kontrastową. Ale to już na inny odcinek. Bo naprawdę ostatni rok, czyli 2018, pokazał mi, uświadomił mi, że ja jestem bardzo kontrastową osobą. I powiem wam, że zainspirowały mnie do tego też kontrasty. Naprawdę. No, jestem bardzo kontrastową osobą, ale muszę nad tym posiedzieć, żeby wam w fajny sposób wytłumaczyć, o co chodzi. Bo może ktoś z was też jest taką osobą kontrastową. I naprawdę kiedyś miałem problem i nie mogłem znaleźć swojego miejsca na ziemi. Uwierzcie mi, wymyślicie, że mam taką energię super cały czas i w ogóle no nie jest tak zawsze. I kiedyś w ogóle tak nie było. Kiedyś było więcej tej złej energii niż tej dobrej, no. Prawda, wiesz, miałbym taką szarą, schowaną myszą. Tak jak ta bluzka. Byłem taki szary, schowany, taki przepraszam, że żyję. Prawda. Teraz? Tak, moi drodzy, jeśli ten chaotyczny odcinek wam się podobał, to oczywiście kciuk w górę, nie zapomnijcie o subskrypcji kanału i dajcie mi znać, czy wolicie takie życie bardziej jednoliniowe, czy jednoliniowe i parę zakrętów, czy raczej takie, wiecie, że trochę tu, trochę tam, trochę tu, trochę tam. Bo jestem ciekawy. No ja akurat wolę to ostatnie, czyli trochę tu, trochę tam, a jeszcze tam i tam, i tam, i tam. Tak naprawdę nie potrzebowałbym chyba takiego stałego miejsca i mógłbym być całe życie w podróży. I kto wie, czy tak nie będzie za jakiś czas. Ale dajcie mi znać, co wy sądzicie, bo jestem bardzo ciekawy. Trzymajcie się, hej!